Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 17 w wersetach od 11 do 19? Idąc do Jerozolimy, przechodził środkiem Samarii i Galilei. Gdy wchodził do jednej wsi, wyszło mu naprzeciw 10 trędowatych mężczyzn, którzy stanęli z daleka. Ci podnieśli swój głos: Jezusie, mistrzu, zmiłuj się nad nami. On natomiast, gdy ich ujrzał, powiedział im: idźcie, ukażcie się kapłanom. I gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden z nich natomiast, gdy ujrzał, że został uzdrowiony, wrócił się, bardzo głośno chwaląc Boga. Padł na swoje oblicze u jego nóg, dziękując mu, a był on Samarytaninem. Jezus odpowiedział mu: czy nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Czy żaden nie znalazł się, kto wróciłby i dał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Powiedział mu: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Czas, o którym tu czytamy, to czas krótko przed zakończeniem okresu zakonu i wprowadzeniem czegoś nowego. Czasu łaski. We fragmencie tym widzimy to po raz kolejny. W drodze do Jerozolimy Pan Jezus spotkał 10 trędowatych. Stali z daleka, tak jak wymagał tego zakon. Dowiadujemy się o tym z 3 Księgi Mojżeszowej, 13 rozdziału, 45 i 46 wersetu. Trędowaty, na którym jest ta plaga, winien mieć szaty rozdarte, włosy na głowie rozwichrzone, brodę zasłoniętą i winien wołać: nieczysty, nieczysty. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Samotnie mieszkać będzie. Jego mieszkanie będzie poza obozem. Prosili o zmiłowanie tego, który jedynie był w stanie im pomóc. Odpowiedzią nie były słowa: bądźcie oczyszczeni z trądu. Pan zażądał od nich wiary i wysłał ich do kapłana, który według 3 Księgi Mojżeszowej, 14 rozdziału, musiał zająć się uzdrowionym z trądu. Choroba trądu jest trafnym obrazem grzechu. Jak strasznie okaleczył on człowieka. Uzdrowienie z choroby grzechu jest możliwe tylko na gruncie posłuszeństwa Słowu Bożemu, które mówi: pokutujcie i wieście Ewangelii. Dowiadujemy się o tym z Ewangelii według Marka, 1 rozdziału, 15 wersetu. I mówiąc: wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wieście Ewangelii. W drodze do kapłana trędowaci zostali oczyszczeni. Jeden z nich, Samarytanin, który według zakonu nie miał żadnych praw, wrócił, aby podziękować swojemu dobroczyńcy. Było to dla niego o wiele ważniejsze niż kapłan. Pan Jezus przyjął to dziękczynienie i nie posłał uzdrowionego do kapłana. Mógł teraz stanąć na gruncie łaski, gdzie nie panował już zakon. A co zresztą? Czy nie są oni podobni do dzieci Bożych, które uległy ludzkim systemom i dlatego pozostają w tyle co do duchowego wzrostu
i poznawania Pana, to z kolei powoduje, że nie są w stanie prawdziwie uwielbiać Boga. Jakie smutne jest to dla Pana.